by rozpocząć naukę gita, najpierw będziesz potrzebował zaszyfrowanego Hackintosha ProRetinol 256 z 5 prekompilowanymi jądrami kernela. Po odpaleniu anonimizowanej konsoli X66 zaczynamy składać pierwsze wielolinijkowe komendy git. Następnie... Czy można to zrobić inaczej? Chyba tak. Na jaktestowac.pl zobaczysz zupełnie nowe podejście do nauki git z użyciem komercyjnych narzędzi, które są stosowane w setkach tysięcy projektów informatycznych na całym świecie. Zapraszam więc do naszego kursu, gdzie poznasz techniki używania git od zupełnych podstaw. Zapoznasz się z wieloma zadaniami, również praktykami, jak i technikami związanymi właśnie z narzędziem git. Zacznij więc z nami uczyć się gita na jaktestować.pl. Pozdrawiam, Przemek Barański.